No cześć, tutaj Indy, zapraszam na ósmą misję Night Merchants, kampania fanowska można powiedzieć, odrodzenie Imperium i no tak jak mówię, misja ósma. Znamy prawdopodobną lokalizację osób terroryzujących obywateli Ferden. Ostatnio widziano ich w Armfield, gdzie obecnie zjednoczone wojska rebeliantów tworzą punkt oporu na zgliszczach byłej stolicy. Aby się tam dostać, musimy przeprawić się przez bagna, na których wróg rozlokował swoje oddziały. Z uwagi na ograniczone miejsce do walki musimy wybrać taktykę właściwą do ukształtowania terenu. Aby zapewnić sobie względne bezpieczeństwo w dalszej przeprawie, musimy wyjść z nadchodzącej bitwy z najmniejszymi możliwymi stratami. No i to jest misja całkiem zacna. Już ją oczywiście minimalnie próbowałem rozpoznać, wiem tak pi razy drzwi co się dzieje na początku, no i jakiś tam pomysł sobie już na ten właśnie początek założyłem. Tutaj też mamy takich sojuszników, jak widać, tych oporników. No i to w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć na chyba wstępie. Tak to wygląda. Tutaj szybko pokonujemy toporników przeciwnych na górze. Nie straciłem jeszcze, fajnie. Jeszcze nie straciłem tutaj za bardzo niczego. Staram się tak grać, żeby oczywiście jak najmniej stracić, no bo nam nawet mówili, że im mniej stracimy, tym lepiej, no to tak oczywiście staramy się robić. Ciężka jazda, to są niesamowici kozacy. Pięknie. Nikt tutaj nie padł, żaden koń. O, a jednak nie, teraz padł jeden, dobra. No trudno, zdarza się. Misja jest dość krótka. Już nie pamiętam. Kurczę, naprawdę super start. Nie pamiętam, z czym ja teraz tutaj walczę, ale z czymś też walczę. Wszyscy kusznicy, wszyscy łucznicy przeżyli. Czy to będą konie? Nie, to chyba były te piki. Więc no ja tak przechodzę po prostu, wiecie, misję czasami kilka razy, bo lubię tę grę. Nawet byście się zdziwili, jak bardzo lubię tę grę. Ale to może pokażę w następnej misji. Na następną misję jeszcze jej nie przeszedłem, ale zacząłem sobie tak grać, tak sobie gram. Minęło trochę czasu i zobaczycie ile. To jest po prostu niesamowicie wciągająca gra, polecam. No chyba, że nikt w nią ktoś tam nie grał w dzieciństwie czy coś, to może wtedy będzie mniej wciągająca. Dobra, topornicy na lance wysłani, to chyba jest dobra decyzja. Oj, straciłem jednego łucznika niestety. No i najważniejsze jednak, żeby halabardy chyba przeżyły jak najwięcej osób. O, a to tutaj jest tyle jeszcze tych. Okej. Z koniami tam i dojeżdżamy, jeden topornik tylko przeżył, to trochę niewiele. Znaczy, ja bym chciał tych łuczników jednak. Podchodzimy. No myślę, że bitwa jest całkiem przyzwoita. Ej, co jest? Czemu oni nie biegną? A, bo to jest jakaś jedna kratka? Nie, bo po prostu walczyli z kimś innym. Nie, dobra, wyszło naprawdę ze spoko. Sami człowiek po prostu tak się zasiedzi w tej grze, że nawet nie wie, że przeszedł całą misję. A one trwają naprawdę długo. No i dobra, kolejna bitwa. Jestem zadowolony, więc idziemy dalej. Rezultat był w porządku. Pikinierów dużo przeżyło, co jest dla mnie turbo ważne. Z tymi chyba nie muszę walczyć, bo tutaj jest takie wąskie przejście i ci topornicy sojuszniczy się zawrócili i zaczęli tędy iść widocznie. Taka fabuła misji, że im się nie podoba tamtędy przejście. Jeszcze mam topornika jednego, chociaż go za bardzo chyba nie chcę mieć. Dla mnie najważniejsze chyba, żeby kusznicy przeżyli. Może ciężka jazda też. No właśnie to najlepiej, jakby wszyscy chyba przeżyli. Najcenniejsza wydaje się być jazda. I tu chyba będą konie. O, dokładnie. Na rozkaz. Marsz! Słucham.
Tak, wodzu! Tak jest. Słuchasz? Tak. W drogę. Tak. W drogę! Wszystko poszło? Wszystko? Dobra, nic nie zostawiliśmy. Nie trzeba się spieszyć jakoś szczególnie, bo tutaj widać, że wytrzymałości jeszcze jest sporo. W drogę! Paroszka, w drogę! Paroszka! No i na jazdę to halabardy, to oczywiste, to obowiązkowe. Tak, panie. Tak, panie. Rozkaz! Jeszcze nie wiem, jak się to ustawić. Oj, troszeczkę spóźniłem jazdę, bo ja tu flankę chcę na nich robić, żeby jeszcze mniej potencjalnie stracić wojska. No bo im więcej jednostek naszych atakuje wroga, tym lepiej. Im szybciej oni padną, tym mniejsza szansa, że u nas coś się złego zdarzy. No i teraz chyba w ogóle nikt nie padł. Oj, tu jest ciekawe, bo tu mamy jakichś kuszników. Słucham. Tak, panie. Ale też chyba jakaś jazda tu jest, nie? No, dokładnie. O, i się udało jakoś zwabić. Chcąc, nie chcąc. Do tego topornika to bym... O nie, on mi zaczepi chyba. O mój Boże. Kurczę, chyba mi łucznika ubiją jakiegoś. Wszyscy kusznicy strzelają, to ich nie ruszam. No, było tak na styk, bym powiedział. Teraz kuszników. Myślę, że tymi koniami dojedziemy. Może nawet z dwóch stron. Oni dziwnie stoją, nie? Tak jakby są obróceni, jakbyśmy... Aha, bo jakbyśmy szli przez środek, to dlatego oni pewnie są obróceni. No wtedy by nas mogli ładnie zaczepić. Tak? Tak, panie. Na rozkaz. To walczymy. Zapiszemy też. No tutaj mam nadzieję, że nikogo nie stracę. No, idealnie. Szybko, sprawnie. Jak asasyni. Słucham. Marsz. Słucham. Marsz. Tak. Marsz. Tak. Tak, wodzu. Idziemy się trochę przestawić. Jeszcze nie wiem, jak te konie mają stać za bardzo. Ale jakoś się ustawimy. I tutaj chyba jednego konia będę wyciągać, żeby zwabić rywali. Rozdzielić się. Tak, panie. Połączyć się. Jazda. Przygotować się. Na rozkaz. Natychmiast. Do usług. Dobrze. Tak jest. Do usług. No tak się w miarę dobrze ustawiamy, żeby w przejściu być. Na rozkaz. Robię się. Tak, tak, panie. Tutaj jakaś flanka. Dobra, patrzymy, co jest dalej. Tak jest. Tak jest. Tak, panie. Aha, no konie. O, no i zobaczcie, jak się elegancko daje zwabić jednym. Tak pamiętam, że jak to przechodziłem wczoraj jakoś, to właśnie się dziwiłem, bo normalnie to w tych misjach chyba trzeba było czymś w nich strzelić. A tu teraz tak można, o. Po prostu. O nie, jeden ten koń tutaj troszeczkę, chociaż dzięki temu halabarda go bije w plecy, co jest mega sprawą. O, ale jeden... Jeden konik się przekręcił. No trudno, teraz ci będą flankować. On będzie zwabiać. Topornikiem zapomniałem się ruszyć. Ale topornik wbrew pozorom też będzie mieć jeszcze ważne zadanie. No i zapraszamy. Dlaczego zamieniłem w ogóle konie? Ktoś by się zastanowił. Dlatego, że w tej grze też jest regeneracja punktów życia. I są jakby punkty wytrzymałości, dlatego teraz ich zmieniłem, żeby inni flankowali. Teraz najpierw trochę te halabardy puściłem też przodem. Momencik, muszę sobie wyciszyć. Jak topornik żyje? No dobra, niech żyje. I teraz już nie wiem, czy to nie jest końcówka. O, tutaj w ogóle jakiś komunikat był, sorry, nie przeczytałem. Panie miasto, miasto Litew, podzięki za ochronę, przesyła kilka jednostek, aby wspomóc nas w zjazdzie. A, to ci topornicy, co ich na początku mieliśmy. O, wow, okej. Tak, tak, tu jeszcze są, tak, wilcze doły. Panie wróg wykopa wilcze doły, aby osłabić nasze szeregi. Kurczę, już tutaj jest jakiś wilczy dół. No. I to straciłem, kurczę, cenną jednostkę przez to, no ale jest jak jest, więc teraz muszę zdecydować, kogo poświęcić. To na pewno koni nie chcę poświęcać, bo są za fajne. Co
co oni się... Aha, oni się już zgrupowali. 8 koni, 6 pikmierów, topornik. Na pewno topornika oddam. No to co najdroższe, nie? To potem łucznicy by wypadły, łuczników, bo ich akurat będę mógł zrobić wielu. Zobaczymy. Bo wydaje mi się, że to będzie miało wpływ na kolejną misję. A może... Może coś zepsułem. To ciekawa sprawa jest. Bo człowiek, ten fan, który zrobił tę kampanię, zrobił tak zwane te użycie jakichś tam skryptów, nie skryptów, i z jednej misji może wynikać nasz start w kolejnej misji. Ale chwileczkę, topornik miał już pierwszy. Aha, no i właśnie, taka sytuacja. Może zróbmy jakąś ścieżkę w miarę szeroką, żeby to... Aha, tu też jest wilczy dół. Ja coś czuję, że ja tu się na coś... Halo, a topornik? Oj, za jedna. Pewnie tu też jest jakiś wilczy dół. Badam nimi. Serio, 4? Okej, chyba tylko 4 są. Jest. Jaki stresik. A, i tutaj też jest, dobra. Aha, i tutaj, no dobra, no to... Jakbym był wilczym dołem, gdzie bym był, nie? Okej, takie coś zrobili. A tutaj nie ma żadnego pośrodku? Chyba nie ma. Dobra, zobaczymy, czy to przejdziemy. Podoba mi się, że wszyscy łucznicy padli, topornik przeżył. Ech, no tak. No tak. Dobrze. Tak, panie? Dobrze jest. Rozkaz! Jest niesamowite. Ciekawe, że teraz jakaś jazda się nadzieje. No, nie. Cofnę. Ja jestem taki, że ja cofnę. Gdzie to było? Gdzieś tutaj. Chyba, że niektóre działają na przykład tylko na konie, te wilcze doły. Ej, no halo. Kurczę, może tak być, kto wie. Czy to tutaj było jakoś, nie? Ej, to jest mega dziwne, ja myślałem, że... Okej. No, nie przeszukałem. Okej, no może tak faktycznie jest. Że ileś tam jednostek danego typu po prostu się wyłoży i koniec. Trudno. To mniej koni będzie. Zobaczymy, czy jakiś kusznik się wyłoży. Boże, czemu oni tak tą prawą stroną idą? Dobra, niech będzie. Niech będzie. 6 zostało. Ciekawe, czy ich będę mieć faktycznie w kolejnej misji. I jest wygrana, i fajnie. Dobra, zwycięstwo. No i to jest w zasadzie koniec odcinka. Bardzo krótkiego odcinka z Knights and Merchants. To była chyba pierwsza misja w kampanii odrodzenia, gdzie się tak to szybko przechodziło, ale kolejna, oj, kolejna to będzie ciekawa. Bo ja wiecie, ja tę misję tak przypadkiem przeszedłem niechcący, bo nie, no bo powinienem je przechodzić tak jakby no, za pierwszym razem już na wizji. Ale tak się fajnie gra, że tak przypadkiem ją przeszedłem. Ale i tak były zaskakujące momenty w sumie. Dobra, GG. I dziękuję za oglądanie. Follow Starcraft, polecam suba, lajka i komentarz. Do następnej misji, do następnego filmu. Cześć, cześć.